Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy. W wieku zaledwie 30 lat szturmem wszedł, a w zasadzie wjechał swoim Mercedesem AMG GTS na listę najbogatszych Polaków. W 2017 roku Forbes oszacował jego majątek na 710 milionów złotych. Spora suma, która pozwoliłaby na zakup wszystkiego, o czym teraz myślisz. Robert Gryn jest ojcem sukcesu technologicznej firmy Codewise, która została uznana najszybciej rozwijającą się spółką w Europie. Sądzę, że dla wielu z Was jego historia może być inspirująca, dlatego dzisiejszy odcinek z serii Gwiazdy i ich pojazdy został wzbogacony także o wywiad w maluchu. Mamy takie dwa w jednym. Chciałem Wam jeszcze podziękować za subskrypcję. Obecnie do 150 tysięcy stałych widzów na moim kanale brakuje tylko kilku osób, więc jeśli jesteś moim widzem, to kliknij ten czerwony przycisk poniżej i zostaw łapkę, która pomoże zwiększyć zasięg tego odcinka. A tymczasem spieszę z odpowiedzią na pytanie, ile ten Mercedes ma koni? Oficjalnie 510, ale słyszałem, że jak mierzą na tym dynamo, to ma 570. Dlaczego taka różnica? Chyba, bo jest jakiś podatek w Niemczech za to, jak jest powyżej 510. Czyli Niemcy też kombinują? Kombinują wszyscy, tak, tak. Miałem na pulpicie, na kompie 2 lata dokładnie to auto, ten spek. Przemówił do mnie ten kolor. Są 24 różne odcienie żółtego i czasami jak nie ma słońca w Krakowie, to jest jedyne słoneczko i ludzie też doceniają, bo to jednak cieszy, pociesza. A właśnie, jak reagują ludzie na taki samochód i w środku młodego gościa? Różnie. Zależy od ciebie, czy się uśmiechasz i się patrzysz i machasz, czy jesteś nadęty i chcesz zwracać na siebie uwagę przez swoje kompleksy. Jak się uśmiechasz, machasz dzieciom, to wszyscy się cieszą, no to jest fajne. Tym samochodem przejechałeś 7 tysięcy kilometrów przez 2 lata, to naprawdę mało. Dla mnie dużo. W jaki sposób, tak? Naprawdę, no. Ja w poprzednim aucie, czyli aucie mamy, BMW 116, 6 lat nim jeździłem, pożyczyłem, na pół roku i nie oddałem. Chyba 8 tysięcy kilometrów przejechałem w 6 lat. Wow, więc no to naprawdę malutko. I wygodne jest. Twarde siedzenia, ale ja mam problem z kręgosłupem, ale wygodnie mi jest bardzo, więc byłem naprawdę zaskoczony, bo nie testowałem go. Po prostu wsiadłem, jak już był kupiony. Uważaj, Robert, żeby sobie nie ubrudzić tapicerki tym smarem z malucha, bo oparłeś się wcześniej o auto. O kurczę, dobra. Kurczę, no więc musisz ten łokieć mieć tak naprawdę. Może sobie z prawej strony siąść, żeby ten łokieć mieć zimny przez okno. Nie, tak jest okej. Dobrze, okej. Co mi o tym samochodzie jeszcze opowiesz? No siedzi się jak w kokpicie, w jakimś samolocie, mi się wydaje. Głośniki są super, ale nie używam, bo tak jak mówiłem, ten dźwięk tego samochodu jest po prostu kosmiczny. Ja uwielbiam te V8, takie muscle car. Zresztą daj znać, jak będziesz chciał, żebym pokazał. Bardzo chętnie. A jakim jesteś kierowcą? Takim, nie, na pewno nie pasywny, agresywny, tak jak wielu kierowców. W miarę spokojny, ja bezpiecznie jeżdżę, bo wiesz, wypadki to zwykle nie są przez siebie powodowane, tylko przez innych ludzi, więc uważam na innych kierowców, bo miałem jeden wypadek w Krakowie, nie będąc kierowcą, więc trochę mam też takie lęki przed tym. Coś poważnego się stało? No, skasowaliśmy auto, Yarisa. Mieliśmy szczęście, na 70 na godzinę wjechaliśmy w innego gościa, który nielegalnie zawrócił. A my nielegalnie wyprzedzaliśmy, więc. Kto był winny? Wszyscy. Powiedz mi jeszcze, jaki był rekord prędkości w tym samochodzie? Ćwierć macha. Znaczy nie, dobiłem prawie do 300, jadąc do Katowic, ale to już takie niebezpieczne się wydaje. A nie kusicie, żeby mieć więcej samochodów? Nie, absolutnie. Mniej może. Mniej? A mam jeden. Czyli aż takim fanem motoryzacji nie jesteś, znaczy, żeby mimo tego, że jesteś na liście Forbesa na 57 miejscu, to nie masz tych samochodów. Te wszystkie auta w każdym razie nie są twoje. Nie są moje, nie. Wiesz co, na razie jestem dalej tak samo szczęśliwy z tym, jak byłem, jak go pierwszy raz, wiesz, przejechałem się pierwszy raz, więc może w Kalifornii coś ciekawszego na przykład. Kolejne marzenie motoryzacyjne? McLaren. No. Nie wiem, który model, a raczej kabriolet. Jak zaczynałem ze swoją karierę, z przedsiębiorczością, swoją podróż raczej, to ja nie wiedziałem, czy to, co ja robię, jest, wiesz, racjonalne, czy może jestem
głupkiem, że myślę, że coś można zbudować w tym kraju, bo szczerze nie było jeszcze takiego dowodu konkretnego, że można zbudować globalny startup, będąc w Polsce. Więc co rok kupowałem tą edycję Forbesa i z nadzieją szukałem młodych ludzi właśnie na tej liście najbogatszych. No właśnie, Robert, na tej liście najbogatszych wreszcie znalazłeś kilka młodszych nazwisk, kilka młodszych osób. Sam też się na tej liście Forbesa znalazłeś na 57. miejscu z majątkiem szacowanym na 710 milionów. Słuchajcie, 710 milionów złotych prowadzi mojego malucha. Gościu ma dystans, no po prostu. No ludzie myślą, że ja mam te pieniądze, ale to jest abstrakcja, to jest, wiesz, wymyślona liczba tak naprawdę. To jest, bierze pod uwagę, że ktoś może by kupił naszą firmę za tyle. Jak polega, w jaki sposób się szacuje do tej listy najbogatszych Polaków ludzi? To tak działa, wysyłamy im wyniki finansowe i akurat na EBIT-ie jakiś mnożnik wymyślają z branży i mnożą EBIT razy, nie wiem, 12 czy coś i masz magiczną sumę. Więc dla mnie to nic nie znaczy. Czy twoim zdaniem wszystkie te osoby, które w tej chwili są na liście najbogatszych Polaków w pierwszej, powiedzmy, dziesiątce, miałyby szansę odnieść ponownie sukces w tej rzeczywistości, która nas obecnie otacza? Myślę, że nie. Bo? Większość z tych ludzi, jak wiecie, to są starsi ludzie, którzy zarobili przy zmianie, przejściu z komuny na kapitalizm. Wtedy było dość łatwo, mieli dużo szczęścia. Teraz jest naprawdę trudno, naprawdę ciężko jest, bo jest dużo konkurencji, jest już rozwinięty rynek, już nie można byle czego założyć i odnieść sukces, tylko naprawdę trzeba kombinować i konkurować z ambitnymi ludźmi, no bo jest ich teraz dużo. Czekaj, skup się. Ciężko ci się skupić, co? Może się zamienimy miejsce? Może, na chwilę. Bardzo fajnie się jeździ, ale... No, ale ja żeby się wyrazić dobrze, to muszę się też skupić. Tak, no nie chcę, żebyś potem mi zabronił publikacji tego, do odmowy autoryzacji. Bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. No to jak chcieliście zobaczyć milionera, który prowadzi polskiego malucha, to już wasze pragnienie się spełniło. Ale przeżycie. Adrenalina. Co ty opowiadasz? Nie, bez kitu. Ale by był strzał, widzisz to? Na szczęście bezpieczny samochód. Ale byśmy kliki mieli, rany boss. Ale wolę mieć jednak zdrowie. No. Wow. Mówisz o tym, że cierpisz na bezsenność i taki brak spokoju wewnętrznego. Tak czytałem w różnych wywiadach czy wypowiedziach. No trochę tak, tak. Walczę prawie całe życie z depresją i stanami lękowymi. I mówię o tym głośno, bo wiele ludzi walczy z tym i to jest takie tabu. Jakoś ludzie uważają, że nie powinno się o tym mówić, a ja uważam, że to jest ważne. Bo można sobie pomagać z tym, szukać pomocy i tak dalej. No ale jest dużo lepiej teraz, dużo lepiej. Zacząłem medytować regularnie, zacząłem dbać o siebie, bo miałem taki okres, gdzie było naprawdę ciężko i ludzie nie wiedzą, ile set razy ja chciałem się poddać w trakcie budowania CodeWise. Ile razy. Powiedziałbym, że prawie codziennie przez kilka lat. Po prostu mówię, kurde, po co ja to robię? Za duża presja, co? Tak, to jest okrutna presja. Wiesz, zatrudniasz 50, 100 ludzi, jesteś odpowiedzialny za nich, za ich rodziny i musisz tyle rzeczy naraz robić i jednak ludzki mózg nie jest do końca dostosowany. Nie miał czasu, żeby się dostosować właśnie do takiego intensywnego trybu życia, gdzie jest tyle informacji i to wykańcza człowieka. Ja miałem kilka załamań, gdzie nie wychodziłem z domu przez kilka dni, musieli mi jedzenie przynosić do domu. Wydaje mi się, że pieniądze pieniędzmi, sukces sukcesem, ale jeszcze są inne ważne sfery w życiu człowieka. Taką sferą jest sfera uczuciowa, sfera jakiejś takiego, jakby to powiedzieć,
work-life balansu, którym człowiek się poświęci, troszeczkę pasji, którą uskutecznia. Ja widzę na Twoim Instagramie, że w tej chwili jest mnóstwo w Twoim życiu kolorów, barw. Zwiedzasz cały świat, podróżujesz i patrząc na tego Instagrama można zagryźć zęby i pomyśleć sobie, kurde, nienawidzę gościa, ale po prostu robi to, wiesz. Ale nie, żebym nie tak myślał, nie, wiesz. Rozumiem, w każdym razie, Robert, powiedz mi, czy w Twoim życiu jest jeszcze miejsce na coś więcej niż pasja i biznes? Tak, wiesz, no mam 31 lat, jestem singlem. Powoli myślę o jakimś tam przyszłości rodzinnej i tak dalej, ale nie szukam tego na siłę. Mamo, wiem, że to oglądasz, przepraszam, ciebie usłyszałeś to, ale no na pewno, wiesz, ja miałem niestety bardzo przykre przygody z związkami, więc jeden mnie prawie zniszczył i na razie bardzo się cieszę, gdzie jestem, wiesz, singlem, jest mi dobrze w tej chwili, więc nie śpieszy mi się z tym. Ja uważam, że to się naturalnie stanie. I, jasne, znaczy i wiesz, tak nie chcę cię też stawiać w jakimś zakłopotaniu i żebyś mi tutaj opowiadał o swoim życiu uczuciowym. A może i, nie, mów i mi, jeśli ja za dużo mówię, bo ja jestem otwartą książką, ja wszystkim powiem. O wszystko mogę pytać? Tak, tak? Naprawdę. I to, jak reagują kobiety na faceta, który no, jest uważany za milionera? No, zależy, czy wiedzą, kim jestem, ale to jest trochę właśnie dziwna sytuacja, bo ja rzadko randkuję, ale jeśli pójdę na randkę, to zwykle nie mówię, mówię, że pracuję w firmie marketingowej i tyle, ale problem jest taki, że jeśli one się później dowiedzą, a raczej się dowiedzą, jeśli utrzymujemy konta przez Facebooka, że kim naprawdę jestem, to później myślą, o, jaki on skromny, a jak mówię, kim naprawdę jestem od razu, no to też od razu sztywnia sytuacja. No. To może być jakiegoś rodzaju no, tragedią tego typu sytuacja, tak, prawda? Ciężko o taką szczerą relację. Słuchaj, jeśli są wszyscy dla Ciebie serdeczni od rana do nocy przez 365 dni w roku, bo wiedzą często, że coś na tym mogą ugrać, no to nie jest to fajne, nie? No to nie jest to fajne, ale uważam, że większość czasu widać, jakie są intencje. No, nie zawsze, bo niektórzy są dobrymi aktorami. Ale tego mi się podobało, wiesz, jak wyjechałem do Kalifornii w zeszłym roku, w listopadzie, nikt nie wiedział, kim ja jestem i to było takie jakoś uwalniające, takie, czułem, lubię być nieznaną osobą, ja niekoniecznie lubię, wiesz, tą sławę, nie robię to po to, wiesz, żeby być rozpoznawalną osobą, tylko naprawdę ustawiłem sobie na celu, żeby spróbować zainspirować młode pokolenie, bo inspiracja według mnie jest najbardziej niedocenianą rzeczą na świecie. Od tego się wszystko zaczyna, prawda? Brakuje takiego przedmiotu w szkołach polskich albo na uczelniach wyższych czy w szkołach średnich, w którym człowiek rzeźbiłby w jakiś sposób swoją osobowość. Tak. Nawet nauczył się we właściwy sposób wypowiadać, iść pewnym krokiem. Wiesz, ja też czasami, jak idę na spotkanie z jakimś klientem, oczywiście dużo mniejsza skala niż u Ciebie, ale każdy ma jakieś swoje problemy i też nie zawsze jestem wyspany, ale muszę pamiętać o tym, żeby być wyprostowanym, żeby mieć pewny siebie głos, żeby wiedzieć, po co tam idę. Pozytywną energię. Nie nauczyłem się tego w szkole. Nie, właśnie i to jest ciekawe, że no, ja byłem naprawdę słabym studentem, ja ledwo zdałem maturę. Piąteczkę. I nie chwalę się tym, tylko naprawdę nie leżał mi ten system kupowania. Więc i wiecie przez co? Prawie nie zdałem, wiesz przez co? Przez informatykę, wyobraź sobie. Prawie ją oblałem, musiałem wziąć gazetę i znaleźć gościa, programistę, żeby zatrudnić go, żeby przychodził do mnie do domu i pisał za mnie pracę. Za 30 zł za godzinę z kieszonkowego mu płaciłem. I czasami musiałem mu mówić, hej, nie pisz tego tak dobrze, bo kurde, jeszcze podejrzane to będzie. I teraz patrzę na to, mówię, kurczę, sam się nauczyłem delegować swoją pracę, bo tego nie uczą w szkole, że nie musisz być dobry we wszystkim, żeby osiągnąć sukces, nie musisz się znać na finansach, nie, zatrudniasz po prostu najlepszą księgową, nie musisz się... No pod warunkiem, że masz kasę na początku, wszystko sam musisz robić jednak. Oczywiście tak, no ale księgową dobrą raczej trzeba mieć, prawda, no to jest taka podstawa, ale w szkole, przez to, że na uniwersytecie byłem słaby z accountingu, w Anglii studiowałem i myślałem, kurczę, ja nigdy nie będę w stanie prowadzić firmy, bo ja nie wiem, co to jest balance sheet. Jak się mówi balance sheet po polsku, wiesz?
tam gdzie wszystkie liczby, straty, zyski tam. Bilans. Bilans, tak. Bilans, tak. Nie wiedziałam, jak to czytać. Dalej szczerze nie wiem, ja nie interesuję się naszymi finansami, ja się skupiam na produkcie i ludzie myślą, że jestem informatykiem, a ja nie umiem Hello World napisać. Więc to jest takie właśnie, szkoła wprowadza takie błędne myślenie, że trzeba to wszystko umieć, żeby osiągnąć jakiś sukces i to zniechęca ludzi. Jeszcze na to biurokrację polską walni, jest ciężko. Sorry, się trochę rozgadałem, bo to jest dla mnie bardzo takie... osobiste. Tak, i chcę to zmienić, no i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to zmienić. No teraz zakładamy portal newsowy, bo ja nie czytam polskich newsów, bo uważam, że one są... To są bad newsy. Bad newsy są tak negatywne i niestety ja jestem z branży reklam i wiem, czemu tak jest, bo więcej mają kliknięć i więcej zarabiają, więc to po prostu się wkręca w taką spiralę negatywności. Też musimy, przepraszam, że ci wejdę do słowa, zaraz nie, skończysz. Nie, spoko. Przerywaj mi, bo ja będę dyskusją. Też musimy wrzucić jakąś miniaturkę w stylu ciebie uśmiechniętego na tle malucha. Ma 710 milionów, komu ukradł na przykład. Dobre. Nie no, żartuję. Nie będę w takie tematy uderzał, ale no, to obrazuje sytuację, no, jakby co się klika. Przepraszam, wszedłem cię w słowo. Nie, przerywa, mi trzeba przerywać niestety, bo ja czasami... Ale opowiadałeś o tym serwisie. Tak, 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 więc zakładamy firmę non-profit, czyli charytatywną chyba. Jeszcze nie zrobiliśmy tego. Będzie się nazywała Inspiracja. I zakładamy portal newsowy bez reklam, bez polityki, tylko z newsami takimi fajnymi, inspirującymi. Wiesz, ja chcę wiedzieć o gościu na Kazimierzu w Krakowie, jak on założył tego food trucka, czy kupił gotowca, czy sam kupił trucka i zmienił go, jak to wygląda, żeby podsuwać ludziom pomysły na życie inne niż w korporacji, na tą ścieżkę najmniejszego oporu. Wiesz, szkoła, studia, praca, rodzina i done. Są inne opcje piękne w życiu, no. I trzeba po prostu inspirować ludzi, żeby myśleli o tym. Jako człowiek, który może mieć wszystko i może ma wszystko, no. Co uważasz za kwintesencję życia? Kilka rzeczy. Właśnie, żeby dążyć do tego, żeby pozbyć się swoich kompleksów, bo to uwalnia człowieka i wreszcie możesz być sobą. I to jest takie coś naprawdę piękne, bo wtedy jesteś pierwszy raz naprawdę szczęśliwy w życiu. Co więcej, wewnętrzny spokój, żeby, wiesz, ograniczać social media i to wszystko, co zaburza na nasz mózg, bo to jest uzależniające i te wszystkie firmy, one działają, żebyś patrzył się w ten ekran jak najdłużej, wtedy one więcej kasy zarabiają, więc medytacja jest ważna, relacje z rodziną ważne. I poznawanie siebie jest naprawdę ważne i tylko można poznać siebie przez stawianie siebie w bardzo trudne i niewygodne sytuacje. Ja teraz wkroczyłem na następny etap w swoim życiu biznesowo, już sobie udowodniłem, na co mnie stać teraz. Sportowo, triatlony, Ironman się szykuje. Maraton przebiegłem i w takich naprawdę ciężkich chwilach, niezależnie czy biznes, czy sport, poznajesz, kim naprawdę jesteś i kształcisz swoją dyscyplinę i charakter w ten sposób i to się... Jasne. I to można później na resztę życia jakby wykorzystać. No i niestety ludzie się kierują wygodą, prawda? Żyjemy w świecie, gdzie mamy Netflixa, zamawiamy jedzenie przez telefon, nie musimy z domu wychodzić. Pracę każdy może znaleźć, który naprawdę chce. I nie trzeba wiele robić, żeby przeżyć, prawda? Kiedyś człowiek żył z dnia na dzień, wiesz, szukał jedzenia, wody, mówię tam... ewolucji i tak dalej i codziennie miał walkę o życie. Teraz tego nie ma i trzeba sobie znaleźć tą walkę i stworzyć taką, wiesz, co ma... Ty jakbyś faktycznie sprzedał swoją firmę, znalazłbyś jakiegoś nabywcę, kogoś, kto byłby zainteresowany udziałami, to myślę, że byłbyś człowiekiem skończonym, bo jednak ty potrzebujesz tej walki. Tak, ale... Oddając komuś coś za niebotyczne pieniądze, tracisz sens życia, trochę, prawda? Tak, wiesz, ale znalazłbym kolejną, bo ja naprawdę niedawno odkryłem, że walka jest drogą. Że naprawdę, ja to powtarzam sobie codziennie, walka jest drogą. Trzeba... Zaczynasz dzień od pokonywania siebie. I to brzmi tak banalnie proste, ale to jest prawda. Ja codziennie myję się zimną wodą, bo mi się nie chce. Się zmuszam do tego i to wstawia mnie w taki mindset,
pokonywania reszty dnia. Bo sukces, droga do sukcesu jest nieprzyjemna. Ludzie właśnie myślą, że tu motywacja nadejdzie i będzie fajnie i tego sobie popracują i sukces. To jest walka, to jest robienie rzeczy przez wiele lat, których się nie chce. I to próbuję uświadomić ludziom, że naprawdę trzeba się, zaczynasz od tego, że musisz się przełamać i bić sobie do głowy, że to nie będzie przyjemne. Ale z czasem ta poziom dyscypliny idzie do góry i jest łatwiej. I robisz to bez zastanowienia. Ale ty byłeś chyba chowany pod parasolem, bo twój tata był osobą dosyć wysoko postawioną w Ericssonie. Mieszkałeś od 17 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie studiowałeś. Wcześniej była Warszawa i elitarna szkoła w Konstancinie. No. A jednak nie wszyscy mają tak fajnie, a ty to jeszcze tak pod górkę próbujesz, prawda? To jest dla mnie zastanawiające, rozumiem. Bo wystarczyłoby pewnie spojrzeć na sytuację swojego ojca i już się tym inspirować i pchać się do przodu. Oczywiście był w jakimś sensie inspiracją, ale też musiałem wiele rzeczy się oduczyć od rodziców i to z całym szacunkiem mamo. Wmawiali mi, że muszę 10 lat w korporacji, bo ja zawsze chciałem być przedsiębiorcą, nie wiedziałem, co to znaczy, byłem młody i głupi. Mówię, mama, ja chcę własną firmę, ona, tata razem, że nie, 10 lat w korporacji, doświadczenie i dopiero może możesz... Własna firma, jak będziesz znał branżę. Tak, coś takiego, bo jednak mój tata pracował w korporacji i no chciał dla mnie dobrze, prawda, nie chciał, żebym był tam porażką i tak dalej, ale musiałem przełamać się przez to i powiedzieć, hej, nie, ja wam pokażę, że inaczej można. I wiesz co, dużo osób w mojej szkole no, byli naprawdę najlepszymi studentami do najlepszych Harvardów i tak dalej, tam studiowali i teraz pracują w korporacji i nie wiem, czy są koniecznie szczęśliwi, więc uważam, że szkoła tak kształci człowieka, ale ta wiedza, którą jakby wkuwasz w szkole, to ona się nie wykorzystujesz później jej w życiu profesjonalnym, tylko... No to prawda. Sam wiesz, prawda? Trzeba jakby, wiesz, myślę, że moja historia tutaj nie jest wymagana, nie muszę jej przytaczać, ale wiele osób, które unikało zajęć, wagarowało, a w tym czasie rozwijało swoją pasję, jest dzisiaj na szczycie. Te osoby są na 58, 59 miejscu Forbesa, a niektórzy, którzy nawet nie skończyli szkoły średniej, są na jej szczycie, bo akurat były zmiany ustrojowe, prawda? Mm. Bywa. No, znaczy przyznam, no na pewno miałem taki safety net, że jakby mi się nie udało, to zawsze mógłbym, nie wiem, wprowadzić się do rodziców. Może to coś zmienia, ale jakoś nie myślałem o tym za bardzo. Ja chciałem coś samemu zbudować i sobie udowodnić, no i przy okazji rodzicom, no i... więc zgodzę się z tobą, no to, że trochę, pewnie, na pewno miałem trochę łatwiej. No to wyszło ci to generalnie, udowadnianie, że coś może. No tak. No ale to udowadnianie to są właśnie te kompleksy, o których mówiliśmy. No teraz naprawdę robię to z przyjemnością, żeby po prostu... Robert, bardzo dobrze w internecie klikają się rzeczy w stylu te trzy rzeczy musisz zrobić, żeby mieć milion. Aha. Milioner zdradza tajnik sukcesu. No. Ja wiem, że jednej recepty nie ma, ale na pewno jest parę rzeczy, które wpływają na to, że można zwiększyć swoje szanse na powodzenie. No. Co to jest? Ja bym powiedział, że jest recepta. Jedno słowo, dyscyplina, stary. Kiedyś nie wiedziałem. Żelazna dyscyplina. Tak, którą się kształci przez wiele lat. Możesz dzisiaj, jeśli oglądasz, możesz dzisiaj zacząć pracować nad nią. Robiąc coś, co zwykle byś unikał, bo wybierasz wygodną opcję, łatwiejszą. Jeśli potrzebujesz więcej tego typu motywacji, to zapraszam Cię na kanał Roberta. Oczywiście wiem, że w internecie jest nagonka na coachów i mówców motywacyjnych. Wielu z nich to kompletni amatorzy i teoretycy. Jednak przyznam szczerze, że jeśli miałbym słuchać czyichś porad, to tylko i wyłącznie osoby, która odniosła sukces, który da się zweryfikować i taka osoba ma prawo mówić, jak powinniśmy kształtować swoją ścieżkę zawodową. Odpowiedz sobie na jedno, ale to jedno ważne pytanie. Czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.